Witam serdecznie, Grzegorz Piepkę. Czas na bardzo wyjątkowe wydanie pewnego konkursu, który zorganizowaliśmy. SK Info. Od początku. Pierwsze radiowe mistrzostwa Szczecina w jedzeniu pączków na czas. I naprawdę sobie nie żartujemy. Sponsorem całego tego wydarzenia jest Stara Pączkarnia, organizatorem oczywiście Radio SK Szczecin i portal SK Info Szczecin. Jak zorganizować jedzenie pączków na czas? Mistrzostwa Szczecina. No trzeba zebrać grupę słuchaczy, którzy nas słuchają. Oni się zgłosili do konkursu, musieli wysłać maila, powiedzieć, że jedzą pączków w bardzo dużej ilości, a my specjalnie dla nich przygotowaliśmy grupę tak zwanych asów, asy ekstraklasy, czyli przedstawiciele drużyny ze Szczecina, na przykład Chemika Police, Pogoni Szczecin czy Husarii Szczecin. Przedstawiciele, jeden wyższy, drugi niższy, no trzeci również z pączkami, myślę, że da sobie radę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o Husarię Szczecin, jest to Piotr Roszak, jeżeli chodzi o Chemika Police, jest to Artur Echaust, a przedstawicielem Pogoni Szczecin jest oczywiście Mateusz Gołas, drugi kierownik drużyny. Wielkie gorące brawa, teraz bardzo proszę. Aktualnie teraz możecie zobaczyć, są tutaj za nami, ale również w bardzo doborowym zestawie przyjechali do nas słuchacze Radia SK i ci, którzy czytają artykuły na portalu SK Info Szczecin. Oczywiście każdy przed rozpoczęciem konkursu jeszcze nie jadł pączków ze Starej Pączkarni, ale wystarczy moment i za chwilę będą konsumowali bardzo dobre pączki. Przedstawimy ich po kolei, bardzo proszę. Jako pierwszy Tomasz Chorbatowicz i tutaj bardzo, bardzo ważna uwaga, ten pan, słuchajcie, 2 lata temu został mistrzem w jedzeniu pizzy na czas. Podobno giganta zjadł w 6 minut. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj z tymi pączkami. Jako druga osoba Maciek Nadolski, Marek Krych, Jacek Sokołowski. Tutaj nadzieja w tym panu, ponieważ z pączkami ma bardzo dużo do czynienia. Jego mama ma cukiernię. Tutaj bardzo proszę, przedstawiciel Husarii Szczecin, Piotr Roszak. Będzie dobrze. Tutaj Artur Echaust i Mateusz Gołas. Moi drodzy, zasady konkursu są bardzo ważne. Mamy 10 pączków. Przed każdym z uczestników leży 10 pączków. Bardzo proszę, abyś pokazał teraz. W każdym kartonie jest po 10 pączków. Każdy ma wodę i jeden talerzyk. Talerzyka nie należy jeść. Od razu przypominam, żeby nie było. Czas 4 minuty. Czas operacyjny 4 minuty. Zobaczymy, kto zje największą ilość pączków. 4 minuty. Mam nadzieję, że dacie sobie radę. OK? Będzie dobrze? Okej, okay, dobra. Słuchajcie, odliczamy. Bardzo proszę o to, aby odmierzyć czas. Jesteśmy gotowi. 3, 2, 1. Czas, start. 4 minuty. Bardzo proszę. Ruszyła machina. Zobaczymy, kto sobie poradzi. 4 minuty. Jedzenie pączków na czas. Mistrzostwa Szczecina. Jedzenie pączków na czas. Anno Domini 2017. Każdy z zawodników ma po 10 pączków. Każdy z zawodników. Pierwsze 15 sekund, no i dalej pączki. I dalej pączki są w kartonach. Oczywiście, panowie, od razu mówię, pączków mamy w nadmiarze, to nie tylko te 10, możemy wam jeszcze dokładać. No naprawdę konkurencja nie śpi, jest całkiem dobrze. Jeden z kolegów tutaj powiedział bardzo zniesmaczony, że pączki nie są na przykład z pieczarkami albo z serem, ale z dżemem też mogą być. Pełne skupienie, moi drodzy, każdy próbuje sobie poradzić z zadaniem. 10 pączków to wcale nie jest mało. Może być wiele sposobów na jedzenie pączków na czas. Jak widać, na przykład Piotr Roszak z Husarii Szczecin jest gryz pączka, łyk wody. Warto przygotować tutaj kolejne ilości wody. Bardzo proszę. Pogoń Szczecin również tutaj nie daje. 3 minuty. Pierwsza minuta za nami. Spoglądają na siebie zawodnicy, patrzą. Radzę nikomu nie podbierać, bo i tak to będzie na waszą niekorzyść. Okej, moi drodzy. Jak będzie 1 minuta, pozwolę sobie z wami porozmawiać, jak będziecie mi pełne usta, żeby troszeczkę uatrakcyjnić te mistrzostwa. No trzeba zauważyć, że słuchacze Radia SK również dają sobie bardzo dobrze radę i no tutaj kolega, który jadł pizzę, muszę panom powiedzieć, że idzie mu całkiem nieźle. Zaraz nieco więcej wody będzie trzeba dolać, ale myślę, że nie będzie problemu. 2,5 minuty, słuchajcie, 2,5 minuty. Jedzenie pączków na czas. Oczywiście przypominam, sponsorem całego tego wydarzenia jest Stara Pączkarnia. Pączkarnia o bardzo, bardzo długiej tradycji, od 1989 roku. Słodzą Szczecinie, ale nie tylko, również dzisiaj wykorzystujemy te pączki, jedne z bardzo dobrych ze Szczecina właśnie w naszym wydarzeniu. Jedzenie pączków na czas, Anno Domini 2017. Mistrzostwa Szczecina, to jest pierwsza edycja, ale mam nadzieję, że nie ostatnia. 2 minuty, słuchajcie, 2 minuty za nami, połowa czasu, jeszcze 2 minuty zostało, a pączków ubywa, trzeba przyznać, że ubywa, nie jest źle tak naprawdę.
Kolega, tutaj pierwszy kolega, Tomasz Horbatowicz, który zgłosił się jako słuchacz Radia SK w naszym konkursu, traktuje chyba pączki jak pizzę, bo idzie mu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Wolę pizzę. Cztery zjedzone w tym przypadku tutaj. Jest całkiem, całkiem dobrze. Zobaczymy, jak przedstawiciele Asy Ekstraklasy, jak przedstawiciele szczecińskich drużyn sportowych. No, tutaj jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o Huzary Szczecin. Trzy pączki już za nim. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację, też trzy pączki. No, słuchajcie, chciałem powiedzieć, że przedstawiciel Pogoni Szczecin, niepozorny, ale daje radę. No, minuta 15. Minuta 15 jeszcze została do końca. Komu się uda zjeść jak największą ilość pączków? Stara pączkarnia, sponsor tego wspaniałego wydarzenia. Dolewamy wody, moi drodzy. Radio SK, organizator SK Info Szczecin, organizator tej imprezy i tego wydarzenia. Okej, jest woda. No, trzeba troszeczkę teraz. Bardzo dobrze. 45 sekund do końca. Myślę, że będziemy mieli zwycięzcę dokładnie za chwilę i dowiemy się, kto najszybciej pozbył się 10 pączków sprzed swojego nosa. 32 sekundy. Tutaj sędzia liniowy pomaga jak może, dopinguje i mam nadzieję, że za chwilę poznamy zwycięzcę. Zobaczymy, kto zostanie pierwszym, bo to pierwsza edycja, mistrzem Szczecina w jedzeniu pączków na czas. 20 sekund zostało, 20 sekund, 15. Mam nadzieję, że potem wspólnie będziemy odliczać sobie, tak? Uwaga! 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odkładamy pączki. Stop! Stop, bardzo proszę. Ok, moi drodzy, teraz po kolei będziemy sprawdzali. Jako pierwszy Tomasz Herbatowicz, przedstawiciel słuchaczy Radia SK. 2, 4, 5. 5 pączków, został taki kawałeczek. Dobra, uznajemy. Uznajemy, dobra. 2, 4, 6, 4 pączki zjedzone. 4 pączki. Maciek Nadolski, Marek Krych. Marek, 2, 4. 4 zjedzone. Jacek Sokołowski, trzy pączki zjedzone. No, w tym przypadku bardzo proszę, Piotr Roszak, 5 pączków zjedzonych. Przedstawiciel Chemika Police Artur Echaust, 4 pączki. No i Pogoń Szczecin, 5 pączków, bardzo dobrze. Trzy po pięć. To teraz zrobimy sobie taką dogrywkę. Te osoby, które zjadły po 5 pączków, robimy sobie taką dogrywkę, że będziecie mieli minutę. Nie. Kto pierwszy zje pączka, ten wygrywa. Tomek, Mateusz i Piotr Roszak. Te osoby zostają. Bardzo proszę. I tutaj Łukasz jeszcze, tak? Mateusz, tak, przepraszam. Dobra, okej. Okay. Te osoby zostają na stanowiskach. Czas na dogrywkę. Teraz dogrywka w jaki sposób wygląda? Mamy minutę, czy robimy dwie minuty? Dwie minuty, kto ile zje pączków, tak? No ale teraz już wszystkie siły na pokład. Bardzo proszę, zapraszam jeszcze przedstawiciela Pogoni Szczecin. Jeszcze przedstawiciela Pogoni Szczecin zaprosimy tutaj. Okej, woda. Dwie minuty i trzeba tego już, no myślę, że nawet nie na rękę, moi drodzy. Dwie minuty, będzie dogrywka. Dwie minuty mamy na to, aby zjeść kolejną ilość pączków. No i teraz będziemy musieli wyłonić zwycięzcę. Zobaczymy, komu się uda. Każdy niech zabierze swój talerzyk. Pączki, również tutaj mamy pączki. Każdy ma po 5, więc nie będzie problemu żadnego. Dolaliśmy wody. Mamy zestaw 5 pączków. Tutaj też zabierzemy. No. Gdzie jest Piotr? Który jest Piotrka? Dawaj. Przed każdym po 5 pączków i czas na dogrywkę. 2 minuty. Macie 2 minuty na to, aby zjeść jak najwięcej pączków. No i tutaj już będziemy patrzyli, czy połowa pączka to zaliczamy, jak ponad połowa, czy ponad połowa to zaliczamy, jak mniejsza połowa to nie zaliczamy tego pączka. Dobra? Panowie, jesteście gotowi. 2 przedstawicieli. Husaria Szczecin, Piotr Roszak, Mateusz Goła z Pogoń Szczecin i Tomasz Horbatowicz, bardzo proszę, słuchacz Radia SK. Gotowi? 3, 2, 1, start.
Poprosimy o doping teraz, jak tu już jesteście razem z nami, to bardzo proszę, można dopingować. Możecie wybrać sobie zawodnika, który wam... Który waszym zdaniem poradzi sobie. Trzeba zauważyć, że pan Tomasz Chorbatowicz ma tutaj taki dziwny sposób. Dżem zostawia na koniec. Może to jest jakiś sposób, słuchajcie panowie. Dżem zostawia na koniec. Dokładnie, a to, ale trzeba przyznać, że idzie całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o Piotra Roszaka, to oczywiście my przypominam, bo na początku już tutaj nam powiedział, że zjadł 10 pączków przed przyjściem tutaj, więc możemy dać mu zielone światło na to, żeby jadł troszeczkę wolniej, ale i tak 5 pączków zdołał zjeść w 4 minuty. To jest bardzo dobry wyczyn. Przypomnijmy, w przypadku Mistrza Polski to było około 9 minut, żeby zjeść 10 pączków, więc naprawdę nie jest źle. Panowie dają radę, Pogoń Szczecin, no jak zawsze Pogoń Szczecin gra nie do swojej bramki, więc goni rywala tutaj, myślę, że może spunktować. Bardzo proszę, Husaria Szczecin całkiem nieźle. No i Tomasz, jako słuchacz, który się zgłosił, jeszcze tylko i wyłącznie minuta do tego, aby skończyć. Łeb w łeb, trzy pączki, łeb w łeb. Tutaj jest naprawdę konkurencja nie śpi, tak więc wysoki poziom. Jak złączymy te minuty, jest ciężko. Ja podejrzewam, że po tych mistrzostwach będzie ciężko z pączkami przez najbliższe 2 miesiące. Uwaga, 30 sekund zostało. 30 sekund, no jak na razie Pogoń wychodzi na prowadzenie, moi drodzy. Pogoń Szczecin wychodzi na prowadzenie. Całkiem nieźle. 2 pączki zostały, czy uda mu się zjeść kolejnego pączka? Tutaj mamy jeszcze w środku 3 pączki, tu 3 pączki. No moi drodzy, nikt się tego chyba nie spodziewał, ale 15 sekund zostało do końca. No i myślę, że chyba mamy zwycięzcę, już o tym możemy powiedzieć. Czy będzie? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Gong. Poproszę o gorące brawo, moi drodzy. Brawo, brawo. Bardzo pięknie. Już teraz tak naprawdę oficjalnie, bardzo oficjalnie możemy powiedzieć, że trzecie miejsce, ile zostało tu pączków? To bardzo porówno. Ja myślę, że trzeciego miejsca nie ma, tutaj ex aequo drugie miejsce. Tomek, przedstawiciel słuchaczy Radia SK i Piotr Roszak, przedstawiciel Husarii Szczecin. Bardzo proszę, drugie miejsce, bardzo dobrze. No i moi drodzy, pierwsze miejsce. Taki niepozorny, a jednak łącznie prosimy o wstanie pan Mateusz Golas, drugi kierownik Pogoni Szczecin. No, grał na swoim boisku, jakby nie patrzeć, bo aktualnie znajdujemy się na stadionie Pogoni Szczecin. Bardzo proszę, grał uczciwie. Dla zwycięzcy mamy zestaw 20 pączków. Pod takim warunkiem, że trzeba zjeść teraz. A tak całkiem poważnie, za drugie miejsce mamy ex aequo. Po 10 pączków, bardzo proszę. Proszę bardzo. Można pogratulować teraz, bardzo proszę. Panowie, zadowoleni? Pan może też pokazać, panie Mateuszu, tutaj te pączki. Dla drużyny, czy to będzie dla drużyny? Jak najbardziej, idę od razu się podzielić z chłopakami, bo są po treningu. Właśnie, więc bardzo proszę. Jakbyście mogli pokazać pączki. Ciężko. O, pięknie. Super. To było jak najbardziej pierwsze takie Mistrzostwa Szczecina, jedzenie pączków na czas. Przypominamy jeszcze raz, sponsorem tego całego wydarzenia, tych mistrzostw, Stara Pączkarnia, organizatorem Radia SK Szczecin i portal SK Info Szczecin. No i co, no mam nadzieję, że widzimy się dokładnie za rok. Dziękujemy wszystkim tym, którzy dopingowali, dziękujemy słuchaczom za zgłoszenia i bierzcie udział w takich zabawach, bo my takich zabaw będziemy mieli jeszcze więcej. Rozłączamy się. Trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia. Grzegorz Piepka, Radia SK. Cześć.